Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od ponad 10 lat realizuje opracowaną w 2000 roku strategię, która posiada trzy priorytety, jakim są konkurencyjna gospodarka, otwarte społeczeństwo oraz nowoczesne sieci. Wśród 14 gmin, które poprawiły wszystkie trzy aspekty i mają największy potencjał rozwojowy, znalazła się gmina Nidzica. Praca samorządu, praca, myślę, też mieszkańców, no i szczęściu pomaga również położenie geograficzne, ponieważ Nidzica znajduje się w pobliżu jednej z dróg w sieci TNT, Transeuropejskiej Sieci Transportowej, a to oczywiście znakomicie ułatwia jej tą pozycję startową. Dlatego samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w strategii podkreśla, że Nidzica ma być motorem napędowym dla okolicznych gmin, między innymi dlatego, że graniczy z województwem mazowieckim. Dzięki temu Nidzica ma szansę jak gdyby się wybić. No zwłaszcza w nowym okresie, jeśli chodzi o regionalny program operacyjny, no bo dobrze wiemy, że województwo mazowieckie czy przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego będą mogli liczyć tylko na dofinansowanie maksymalnie 15% do swoich inwestycji. U nas w dalszym ciągu zostanie dofinansowanie na poziomie 50%. Dodatkowo samorząd województwa wybrał Nidzicę na jeden z 9 obszarów do realizacji strategicznych inwestycji, głównie za wcześniejsze działania. Przez ostatnie kilka lat prawie 70 milionów na inwestycje, remonty, infrastruktura, tworzenie możliwości rozwojowych, specjalna strefa ekonomiczna, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. To są wszystko elementy, które mają służyć rozwojowi miasta, rozwojowi gminy i dzięki temu również rozwojowi regionu. Strategia podkreśla, że dużą szansą na rozwój będą nowe projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.